Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, klotkuj, oszkaluj i opluj. Zaczynamy od słynnego jurora, muzyka. Kochanka. Kochana. Słuchajcie, ale nie tylko okazuje się też, że projektanta, pan baron Aleksander wypuścił swoją kolekcję ubrań, jak każdy. My też mamy, zapraszamy do naszego sklepu. Tak, tak. 4 dni temu Pomponik donosi, przy pomocy Sandry Kubickiej wystartował, czyli swojej obecnej partnerki. Obecnej. Wystartował ze swoją kolekcją ubrań You Rock. Tak się robi, czy tak się, to ma znaczenie? Nie wiem. Jak to ma znaczenie? Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy to ma znaczenie. W jego sklepie można znaleźć klapki, bluzy, kurtki, spodenki. No, brzmi super. Brzmi super. No, ale o co chodzi? Bo tutaj oczywiście jest jakiś mały problemik. Ale przestań. No wiem, wiem, czepiają się, ale ja tylko przekazuję dalej, kochana. Początkowo dawał do zrozumienia, że wszystkie produkty to jego autorskie projekty. No na pewno tak jest. Jednak właśnie do Pomponika dotarła informacja, że jest trochę inaczej. I po otrzymaniu od redakcji kilku pytań, nieco zmienił zdanie i stwierdził, że to jednak są kolaboracje. Nagrał obszerne stories na ten temat i zapewnił w nim, że ta kolekcja to efekt współpracy. Ale z kim współpracy, chcesz się zapytać? Z kim współpracy, chciałbym się zapytać? Z kim współpracy? Mianowicie, słuchajcie, okazuje się, no, że ta wielka kolekcja powstawała już jakiś czas temu, no, przy współpracy ze znajomą Blanki Lipińskiej, czyli byłą barona. Czyli przyjaciółką byłej. Tak, tak, tak. On wtedy wpadł na ten pomysł. Podobno ona jako właścicielka firmy odzieżowej chciała mu pomóc, ale to wszystko trwało tak długo. No zresztą słuchaj sam, ponieważ no, Aleksandra Ziarek, właścicielka firmy MyFork, zabrała głos i powiedziała tak. Ciężko ją nazwać kolekcją, ponieważ jest to projekt, który powstał jeszcze, gdy Alek był w związku z Blanką. Mówię przede wszystkim o ubraniach jeansowych, które miały być kolekcją My Fork and You Rock. My Fork and You Rock. Tak, czyli część jej i część jego, ale on stwierdził nie. I zostało You Rock. Tak, You Rock zostało. I dodaję tutaj... Niestety ze względu na to, że start kolekcji był mocno przesuwany przez Alka, byłam zmuszona wycofać się z tej współpracy. Także jego nową kolekcję można znaleźć zarówno na stronie mojej marki, jak i w jego kanałach z subtelnymi różnicami. Jestem zaskoczona, że gdy nasza współpraca nie stała się faktem, Alek nie wymienił guzików ani nie usunął haftów z logiem mojej marki MyFork. O mój Boże, tak. Czyli on sprzedaje rzeczy, które się nazywają My Fork and You Rock, mimo że jego marka się nazywa You Rock i mimo że pokłócił się, czy tam rozstał się ze swoją wspólniczką biznesową My Fork. Tam są jakieś fragmenty przynajmniej, no, które pochodziły z My Fork, ale logotypy są You Rock. You Rock. Są You Rock, jego są wyłącznie logotypy, co widać tutaj na tych na przykład pięknych spodenkach. Bardzo jeansowe, krótkie spodenki jeansowe, słuchajcie. Albo zobaczcie, jest taka kurtka za 500 zł i po prostu jest You Rock. No i ona sprzedaje, nie wiem, chyba bez tego You Rock. Czyli są dwie takie same kolekcje wypuszczone w dwóch różnych konkurujących ze sobą sklepach. Na pewno są w dwóch różnych miejscach i na pewno mają różne ceny. Jak myślisz, gdzie są droższe? No pewnie u Aleksandra Barona, ponieważ jest słynną gwiazdą. Ponieważ You Rock. Ponieważ I Rock. Za nadrukowanie logo na kurtce policzył sobie aż 280 zł. 150 zł przed promocją na stronie sklepu Ziarek. Czyli rozumiem, że u koleżanki Blanki 150, a u niego 280. No i podobnie ma to się ze wszystkimi. Na przykład te spodenki 120, u koleżanki 70. O Jezu, ale on jest wielką gwiazdą. On swoją twarzą po prostu markuje. Może niekoniecznie twarzą, ale swoim hasłem. Swoim hasłem. Swoim hasłem. Tak. Ja nie wiem, czy zostało to hasło zastrzeżone przez niego, ale... Ale na pewno tak. Tak. Tutaj Pomponik poprosił o komentarz barona, jednak nie był chętny z nimi rozmawiać. Wysłał im jedynie pismo od radcy prawnego, ale poprosił ich, aby go nie publikowali. To. Love it! You rock!
No nie możemy odpuścić, ponieważ ona nie odpuszcza. Nie możemy odpuścić naszej miłości. Naszej miłości, naszej wielkiej przyjaciółce. Oddania. Oddania Monice Richardson, do niedawna Zamachowskiej, która udzieliła ostatnio wywiadu. I ten wywiad rozszedł się szerokim łukiem, ale no zobaczmy, o co chodziło w tym wywiadzie i taką, no zobaczcie sobie. Warto. Wiktora publiczności otrzymała Ida Nowakowska. Co sądzisz o tym zwycięstwie? Wiesz co, Damian, znamy się już jakiś czas, nie chciałabym ci powiedzieć tego, co zwykle mówię, czyli no comment. A dlaczego tak chcesz milczeć na ten temat? Ja nie chcę tej przepychanki, Monika, nie róbmy. Bardzo pozdrawiam Jacka Kurskiego i całą jego ekipę. Jego piekło pochłonie. No, przyznajcie sami, no, przyznajcie sami. Czy można po prostu jakoś piękniej wypowiedzieć się w przestrzeni publicznej? No nie można, o no drugim ja... drugim człowieku. Dokładnie, no ja nie umiem. Z cudownym uśmiechem na tak, twarzy. Tak, z tym uśmiechem jeszcze przyklejonym cały czas do buzi, tak. Tak, no to jest po prostu coś cudownego, no. Słuchajcie, to oczywiście się rozeszło po portalach. Wszyscy o tym mówili, pisali, że Richardson o Kurskim mówili, jego piekło. Mówili, pisali, mówili, pisali. To jest ten, Fabiański. Tak, to jest on, ale jeszcze kurwa. No i doszło do tego, że Monia się pojawiła na chyba innym evencie, gdzie... Tak, Monia jest światową kobietą. Oczywiście, że tak. Chodzi na różne eventy, tak? My nie chodzimy, bo my nie jesteśmy światowi ludzie. Ale całe szczęście możemy oglądać się na tych eventach tak, i to tak, nam wystarczy. Dzięki tej technologii właśnie. No. To są internet tak zwane. Internet. I pani z Jastrząb Post złapała Monię i zapytała ją o wywiad z panem z Pomponika. No tak, i co ona tak, powiedziała? To się dzieje, tak. To, no, się, to, dzieje, to się dzieje. I Monia na to powiedziała, co następuje. Wczorajsze słowa w jednym z wywiadów, niech go piekło pochłonie, były dość mocne i wydaje mi się, że mogą być kontrowersyjne. A nie pamiętam, coś takiego powiedziała? Nie, to przepraszam, nie chciałam, przejęzyczyłam się. Ale jaki jest problem? Ale ja tak powiedziałam? No to przepraszam bardzo. Nie wiedziałam, nie zdawałam nie, sobie to jest sprawy. Nie, to przepraszam, nie chciałam. Tyczenie, słuchajcie, to jest przejęzyczenie. Ja uwielbiam ten moment, gdy ona ją o to pyta, o to nie, ta dziennikarka mówi, niech go piekło pochłonie. A i moje jest taka... Ale jestem zabawna. Ale to ja powiedziałam nie. Uwielbiam to. Naprawdę to takie, uwielbiam. To jest this bitch prawdziwa. To jest this bitch. To jest this bitch po prostu wszystkiego. Bo ja po prostu pana Kurskiego nie znoszę. Pozostając w internecie. Internet. Bo tam bardzo ważne rzeczy się dzieją. I pozostając na fucking Pomponiku. I don't know. Nikt nam za to nie płaci. No ładnie. Pani Julia Winiawa. Tak. Która... W sumie już nie wiem, czy jestem Polską, czy nie jestem Polską ostatecznie. No ale jest Julią. Jest Julią, to jest pewne. Będzie Julią? Będzie Julią na balkonie. A, okej. Okay. Była na jakimś evencie, bo jakby wiecie, dzień jak co dzień, no praca. Praca. Pan Pomponik ją dopadł i zaczął oczywiście jak zwykle podchwytliwie tam dopytywać o... wiecie, tak na początku to jest zawsze takie... Przyjaźnie w show biznesie są trwałe? Nie. Już wiadomo, o co mu chodzi, tak, ale tak, żeby tak. Nie powiedzieć centralnie, to takie nam. I najlepsze jest to, że wszyscy wiedzą, tak, o co chodzi. Wiedzą. I on, i widzowie, i sama ta Julia Wieniawa. No dobra, więc w końcu poszło pytanie dotyczące Jessiki Mercedes i tego, że już jakoś podobno nie są ze sobą tak blisko. Kiedyś bardzo blisko ciebie była Jessica Mercedes. Ale to nie jak ma. Byś mogła skomentować się, zakończenie waszej znajomości? No, znamy się nadal przecież. No i wtedy ona taka trochę zakłopotana. Tak się wycofała troszeczkę. Powiedziała tak. Nie chce mi się, wiesz co, wchodzić w jakieś plotki. Nie ma co o tym gadać. Cieszę się bardzo, że już chyba u niej wszystko dobrze. Mieliście jakąś tam rozmowę i wyczyściłyście między sobą wszystko. To są moje prywatne sprawy i nie chce mi się wyciągać jakichś moich... W cudzysłowie, nie brudów. Jakichś moich spraw przed kamerę. Rozumiem, że z Kubą nie masz zakazu pracowania. Bo ty z nim dużo pracujesz, nie? Kończyliśmy płytę, która jest, mam nadzieję,
mi się podoba, ale mam nadzieję, że wam też. Z Kubą zrobiłam 5 utworów, czyli właściwie zakończyłam z nim płytę, bo wcześniej utwory zrobiłam Arkiem Kusowskim, który zresztą jest na gali, z takim Maćkiem Sawochem i pracowałam z Mikołajem Doberem, z panem Januszkiewiczem, wiele tam było różnych producentów, więc nie tylko z Kubą. Płyta nie jest tylko z jednym producentem. No niezręcznie. Trochę niezręcznie, słuchajcie. Trochę niezręcznie, ale trochę wszyscy na to zawsze czekamy. No, trochę tak musiało być, ale wiecie, no one się cały czas znają. Nie, no znamy się nadal przecież. One tam coś tam wpadają sobie, mówią cześć. Mówią, hej, hej, hej. One wyczyściły coś chyba między sobą. Ale ciekawe, czy czym? Nie wiemy czym, nie wiemy co do końca. Czy jakimś kargonem na przykład, czy może pronto? Czystość jest ważna. Czystość jest ważna, moja droga. Z tego co rozumiemy, to chyba nie ma zakazu. Rozumiem, że z Kubą nie masz zakazu pracowania. Zbliżania się do siebie. Do byłego, obecnego partnera. Swojej Mercedes i swojego byłego, obecnego współproducenta płyty. Współproducenta płyty, tak. Ponieważ jak już wyjaśniła ta płyta, pamiętacie, to jeszcze płytę co 10 lat już czekają wszyscy. Tak. To ona już skończyła nad nim pracować, ale jeszcze poczekamy z 10 lat pewnie następny. W maju ma być chyba. No moje urodziny, masz na myśli? No twoje urodziny, ona zostaje wydana. Miło. No już skończyła z nim współpracę, no jakby dajcie jej spokój. Dajcie mi spokój. Mam oczywiście, dość. Że tak. Mam dość. Po prostu... Ona wstępuje do partii, mam dość. Mam tego dość. Po prostu z tego co zrozumiałem. Ja tutaj nie twierdzę, że tak jest, ale ja tak to zrozumiałem. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to sprawdźcie cokolwiek. Przenosimy się płynnie do pani Warsaw. I pani Warsaw zrobiła nowy odcineczek na swoim kanale. Dzień jak co dzień. Zrobiła odcineczek, który się nazywa Robię rzeczy, których nienawidzę przez cały dzień. Będę robiła rzeczy, których nienawidzę. Silna kobieta. Silna kobieta. Ale dopiero się przekonamy o tym, że dopiero jest to się zaczyna, a ja już po prostu cały dygocę. Zdecydowałam się, żeby nagram taki odcinek, ponieważ takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale i dzisiaj będę trochę przełamywała swoje bariery. Dygoce. I to nawet nie są te energetyki. A pokaż jak dywa. To jest po prostu ta sama myśl. Że ona poświęciła się dla nas to zrobiła, dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich to zrobiła. Bidulka taka jest. No kochana jest, no co mam ci powiedzieć, kochana jest, kochana. No. Dziękujemy ci, słówko. Pierwszą aktywnością pani Warsaw była, uwaga, trzymaj się mocno, bo to będzie jest ostro, ja czuję, że będzie ostro. To jest hardkorowe. Boję się. Wsiadła do autobusu. Do autobusu. Takiego komunikacja takiego miejska. Dla wszystkich. Dla ludzi? Dla ludzi wszystkich i którzy tam wchodzą. Nie jechałam autobusem takim miejskim, myślę, że już z 2 lata, jak nie więcej. I te bilety są po jakieś 3 złote, tak tanie. Ale w sensie. Ona tego nienawidzi. Ja nie jestem najlepsza, jeżeli chodzi o komunikację miejską. No ona tego nienawidzi. A i tak to zrobiła. Zrobiła to bezdzielna. Jest po prostu... Jest bohaterką. Jesteś bohaterką. Ale wiecie, dlaczego ona nienawidzi tej komunikacji miejskiej? Zawsze się na nią spóźniałam. Przejazd autobusem zaliczony, co prawda nie było tak źle. I nawet się przekonałam, że wcale go tak nie nienawidzę. Nienawidziłam go bardziej, jak się tak spóźniałam, a dzisiaj mi nie odjechał przed nosa, więc już jest troszkę lepiej. Znaczy słuchajcie, po pierwsze ja nie wiem do końca gdzie to było kręcone. W Krakowie. A to było w Krakowie, tak. I to był krakowski autobus. Naprawdę? Tak. Nie wiem do końca jak wyglądają autobusy w Krakowie. Ale zaskoczyło mnie też to, czy w Krakowie nikt prócz pani Warsaw nie jeździ autobusami. Co to jest za godzina? Ja jakby inaczej wspominam podróżowanie autobusami. Tak, stało się wchodzę tak, sobie i po prostu jakieś rurki. Tak, wchodzę sobie i siedzę sobie i no i tak można żyć, kochani, po prostu. I ja wtedy też mogę mieć takie przemyślenia, nie? Że wcale nie nienawidzę tak bardzo. Wcale nie jest tak źle, bo sobie jadę, patrzę. Na telefonku sobie popykam. Tak. A możesz sobie siedzieć w telefonie. Ale mam nadzieję, że pani Warsaw wskazywała bilecik, bo nie pokazała. Nie pokazali tego. Niestety, szkoda, że... No szkoda, kochanka, no. Ale wierzymy ci na słówko przecież, na żosówko. Później pani Warsaw pojechała tym właśnie autobusikiem do sklepu, gdzie kupiła okropne rzeczy, które postanowiła jeść. Lecę do sklepu kupić rzeczy, których no nie lubię. Na przykład była to bułka z makiem. Właśnie znalazłam drożdżówkę z makiem. Migdały. Migdały. Nienawidzę migdałów. Rozumiesz? Nie, przestań. Przestań. Nienawidzę toniku. Po zakupach pani Warsaw wsiadła do złego autobusu i pojechała w złą stronę. Nie, widzę, że wsiadliśmy do złego autobusu i tego też
Panie nadwiedziłam zawsze. Się pomyliłaś i wyjechałaś zupełnie inną stronę. Tak wypływało już kilka razy. Wiem, no smutno. I wylądowała pod mostem, no. Z tymi siatkami. Z tymi siatkami wszystkimi. Z tymi pod tym, siatkami. Z tym melonem i tymi... Tonikiem, ten tonik duży. No. Widzicie, jakie to ciężkie k***a. Ten melon, ja go brałam i ten tonik wielga. Całe szczęście Wersow, jak stała pod tym mostem, to ktoś po nią przyjechał limuzyną i po prostu wsiadła tam sobie i podjechała. No bo jakby, wiesz... Nie, nie, ja już jestem, ja już na tej sytuacji, w tym momencie jestem dan. Jestem dan z komunikacją miejską do końca życia. Nienawidzę. Ja nienawidzę i ja już nie chcę, bo one nie przyjeżdżają tak, jak ja chcę, a jak przyjeżdżają, jadą z kierunku. Tak. No nie. Tak. Później postanowiła zmiksować te wszystkie rzeczy, które kupiła. Te warzywa. Warzywa, czyli szeler naciowy, pietruszkę, melon. Nawet owoc tam trafił też. Tak. Zmiksowała to i wiesz, co zrobiła z tym wszystkim? Wypiła? Wypiła to. Takie zdrowe? Wypiła takie zdrowe. No, tak zdrowo. Zdrowo bardzo. Da się wypić na pewno. Tu po prostu buzią. Tu i wleciało do brzusia? Wleciało do brzusia sówkowego. To jest odważne, naprawdę. Odważna sytuacja. Kobieta, ja jebie. Jedziemy teraz do klubu studio. Tam będzie rozdanie nagród dla najlepszego montażysty. No, ale fame dojebany, słuchajcie. No. W tym samym miejscu, co my graliśmy i w tym samym miejscu, co nie wiem, może kiedyś zagramy znowu. To właściwie myśmy byli w tym samym miejscu, w tym samym momencie, bo to pozostaje, ten duch, ta aura, to wszystko pozostaje. Powietrze można złapać. Złap torebkę. O Jezu, powietrze. Ale bym chciał. Pani Wersow następnie pojechała na myjnię, żeby umyć auto, którego też tego nienawidzi robić. Jechałam właśnie na myjnię umyć swoje autko. Nie robię tego za często, bo po pierwsze zapominam, po drugie nie lubię za bardzo jeść na myjnię. A wiecie, dlaczego nienawidzi robić? Dlaczego? Dlaczego? Bo jest wtedy cała mokra. Ja nienawidzę iść na myjnię, bo potem jestem cała mokra. Ale ona jest autkiem? Właśnie nie wiem, jak to działa. Jest autkiem? Czy Sówka jest autkiem? Jest autkiem? Po tych wstrząsających wydarzeniach pani Warsaw postanowiła jeszcze dojebać. Ale jeszcze więcej. Powiedzmy, bo to jest ważne, że musiała trochę ochłonąć cały czas. Tak, minęło dwa dni. Ważne, że trochę odsapnęła, bo no mogłoby to ją wykończyć. Więcej. Tak, dokładnie. Trzeba powolutku. Nie ma co przesadzić, kochani. Tak. I dwa dni później, wiesz co zrobiła? Wiesz co? Wiem. Wiesz? Wiem. Chodziła po schodach, a nienawidzi tego. Nienawidzę chodzić po schodach. I chodziła po... Normalnie chodziła po nich. Do góry. Fajne, bo możesz wykonywać trening, chodzić po schodach, czego nie lubię, i przy okazji sobie czytać te cytaty, które bardzo lubię. Ja, jak kojarzycie moją garderobę, którą pokazywałam wam już kilkukrotnie na moim Instastory, to ja miałam garderobę w domu rodzinnym całą wypisaną w cytatach. Tam mi się w ogóle moi przyjaciele podpisywali, mój dziadziu, moje rdzce i w ogóle. Bardzo lubię cytaty i ogólnie takie motywujące jakieś napisy. Po tych ćwiczeniach na schodach, jak wiecie, wchodziła, schodziła tych schodach, po prostu w głowie się pokręciło, więc poszła na pizzkę. Na pewno. Poszła na pizzkę. Zasłużyła. A ona nie lubi ostrych, więc poszła na ostrą pizzkę. Ale nie tak ostrą. Nie. Ale ostrą. Ale trochę ostrą. Trochę ostrą, ale nie tak ostrą. Nienawidzi tego. Mm-hmm. Wystarczająco tego nienawidzi. Tak. Nie przepadam za ostrym jedzeniem, więc dzisiaj musiało się to pojawić w menu. Co prawda, nie będę tutaj brać przykładu z Bartka z Gen Z, który ostatnio zjadł mega ostrą pizzę, co mogliście zobaczyć na odcinku z nimi, ale też się wybierałam na ostrą pizzę. Co prawda, nie aż taką ostrą, powiem wam, że już się ulatnia tutaj taki ostry zapach. Nie wiem po prostu, jak ona to daje radę. Czy my na to zasłużyliśmy? Ostre, ale jadalne. Jakby wszystkie ostre jedzenia były tak ostre jak ta pizza, to by było fajnie. Ja myślę, że ona powinna jakiś order dostać. Order. Order Wersow Chrystusem Polskim. Ja myślę, że fakt, że to zostało po prostu wypuszczone w okolicach świąt Wielkiej Nocy. To o czymś świadczy. Tak. I ona po prostu robi to dla nas. Dla nas wszystkich. Poświęca się. To jest po prostu takie wyrzeczenie, kochani. No nie wiem. Po zjedzeniu tej trochę ostrej pizzy, Wersow wróciła do domu i postanowiła to zrobić. Postanowiła wyprasować dwa ubrania.
Kolejną aktywnością, za którą nie przepadam, jest prasowanie. Mamy na szczęście suszarkę, więc to nam dużo ułatwia, nie musimy tego wszystkiego rozwieszać, ale akurat prasowanie to jest u mnie rzadkość, bo często na przykład po tym, jak wyciągam rzeczy z suszarki, to daję jeszcze pod nawieszak, żeby same się wyprasowały. To jest moja taktyka, żeby tego nie robić, żeby nie prasować. Ale faktycznie są rzeczy, tak jak na przykład ta koszula, która się już po prostu mnie i ona musi być wyprasowana, czy spódnica, to są rzeczy, które się mną i one się same nie wyprasują w tej suszarce. Nie wiem, czy ja to zniosę więcej. Naprawdę. Ja już samoopatrzenie na to już po prostu mnie doprowadza na skraj. No, ja wiem. Jest bardzo ciężko. Jak ona cierpi. Tak. Ja widzę to. To jest prawdziwe cierpienie. I wyprasowała te dwa ubrania. No. A wiesz, co później zrobiła? Co? Poszła grać w grę komputerową. I też tego nienawidzi. Kolejną aktywnością jest granie w gry. Ja, moi drodzy, nie jestem gamingowa totalnie. No i normalnie grała w tę grę przez 2 minuty. O nie, a co ją też? Te czerwone. Nie, to nasza jest, to jest nasza. Po tych wszystkich wydarzeniach czas było wziąć kąpiel. Ale pani Wersow jest bardzo silną kobietą, jak już nam udowodniła to wielokrotnie podczas dzisiejszego materiału. I ta kąpiel była zimna. Była zimna. Ja nienawidzę zimnej kąpieli, nienawidzę kąpieli, która jest po prostu zimna. Była zimna, kochani, ona była zimna. Słuchajcie, to nie ma nic śmiesznego. Nie. Bo ona chciała wytrzymać 20 sekund w niej. A wytrzymała minutę i 20 sekund. Ale dałam radę. Co prawda tylko usiadła i nie zanurzyła się do głowy. Chyba minutę wytrzymała. Minutę 20. Minutę. Ale drama. Się kłócisz. Jezu, pokłóciliśmy się o Wersa, bo naszą Sówkę kochaną. Widzisz, bo to są te emocje. Tak. Czy minutę bo to 20. Są te emocje, słuchajcie. Tak. To nie da rady tak. Miałem rację oczywiście, żeby była jasna. Do końca było tam jakieś minuta 15. No ale była minuta 20 bliżej niż najważniejsze, minuta. Że przeżyła. To jest najważniejsze i za to powinniśmy być wdzięczni. Dziękujemy. Kapkonka. Nie, mogłabym się zanurzyć posąd, ale tego nie zrobiłam, ale dlatego, że po prostu mogę. Po tej wspaniałej kąpieli Wersow postanowiła jeszcze dojebać. To już jest max. To już jest tak. Max wszystkiego. I ona bardzo nie lubi horrorów. Mnie nikt nie namówi, żebym z nim poszła na horror. Byłam 2 razy i od tamtego momentu tak strasznie się bałam. Więc włączyła sobie horror. I wzięła te wszystkie słodycze, których bardzo nienawidzi. Tak, i te picie, którego nienawidzi. Tam. I usiadła na tym łóżeczku i tak wszystkiego tego nienawidziła. I tak nienawidziła tego wszystkiego może ze 3 minuty. Nieważne. Kilka minut. Obejrzała trochę tego. Tak. I było okropnie. I już po prostu miała już dosyć. Nie mogła, i ja ją, ja, nie. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie wolno tak długo. Nie wolno. Męczyć naszej Sówki. Tak. Naprawdę. Jezus Maria. A się w ciebie przestraszy. Najgorsze są z dziećmi horrory. Nie puszczajcie mi z dziećmi horrorów. Dobra, może to już wyłączmy. Ja nie lubię takich rzeczy. Nie, dobra, koniec. Już. Nie, to ja mi już wystarczy. Po pierwsze, bohaterka. Po drugie, Chrystus współczesny. Po trzecie, no, bardzo ważne lekcje możemy bardzo wyciągnąć z tego, że na przykład. Można chodzić po schodach. Że te wszystkie rzeczy można robić. Słuchajcie, nawet jak się nienawidzi jakichś rzeczy, to da radę je zrobić. I. I jeszcze. No i tak. I można. Po prostu tak, można. Tak, to. Tak, jak, tak. Jak się chce, to można. Tak. Ale nie trzeba, ale można. Ale można. Tak. Karolina fucking Pisarek is back, ponieważ jakby twoja twarz brzmi znajomo, cały wciąż czas trwa. Mówiliśmy o tym zresztą tutaj. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jesteście na bieżąco, ale teraz tam Jurio... Co za frukanko? No sorki, no frukanko. No myślę o Karolinie, no zamyśliłem się. Jednym z jurorów jest Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski. Bo tak. Tak. I jest drama. Jest mega drama między jest nimi. Mega drama, słuchajcie. No bo wszyscy te hejtery, wszystkie do tej Karolinki się przyczepiają, tak? Że ona nie umie śpiewać, czy tak? Coś tam. A sami umieją śpiewać? Ciekawe, właśnie, niech sami pośpiewają, no. To jest połowie.
Michał powiedział tam, że przed kamerami, żeby dali jej spokój, że w ogóle fajna jest i miła dziewczyna. No i ona temu panu pomponikowi powiedziała, że on jest oszust trochę. Oszust, po prostu oszust. Zobaczy sami. Dlaczego ostatnio tak agresywnie, impulsywnie zareagowałaś na jego wsparcie? Kiedy okazuje się, że idol z dzieciństwa ma tak naprawdę dwie twarze. Hał przed kamerą jest totalnie inny niż kiedy jest na backstage'u. Kiedy kamery idą w dół, to jest w ogóle całkiem inna bajka. No wiesz co, słuchaj, no ja nie wiem, co teraz mam myśleć o tym. Nie wiem, no. Tak długo, jak coś jest obiektywną krytyką, jest okej. Okay, a jak ktoś naprawdę udaje i ma dwie twarze, dla mnie to nie jest okej. Okay. Ja jestem w stanie znieść wszystko, każdą krytykę. Możesz do mnie to wprost powiedzieć. Ale jak ktoś naprawdę udaje przed kamerą, że jest wspaniałym i naprawdę cię czuje i próbuje cię wesprzeć, później poza kamerami sam szerzy ten hejt, ten konflikt, to nie jest fajne. Ale ja nie wiem teraz, po której stronie stać, bo chciałbym stać po obu tak naprawdę. Ja też właśnie nie wiem, jak to... Znaczy, wiem, jak powinno to zostać rozwiązane, bo to jest jakby rozwiązanie no wiadomo, na wszystko jak, w klatce. Też mi przychodzi do głowy super pomysł, że ona po prostu powinna na jakimś kolejnym odcinku, bo jakby dobrze wiemy, że przecież oni wybierają sobie, kim będą chcieli, a nie jakiś nie, przyłącznik. Nie, wcale nie, przyłącznik to jest. I ona po prostu powinna wystąpić jako Michał Wiśniewski i zaśpiewać pokaż swoją twarz! No bo on po prostu ma dwie twarze. Dwie twarze. On ma dwie twarze. Dwie twarze. Dwie twarze. Dwie twarze. Karolinka wspomniała też, że no, on był jej trochę idolem takim z dzieciństwa, wiecie. Została zapytana, czy teraz by na przykład chciała pójść na koncert jego. Mówię, no każdy jaką zna ich troje, wiesz o co chodzi. Jaką teraz masz ochotę wybrania się na jego koncert? I żeby najlepiej to w skali oceniła, tak od 0 do 10, jak bardzo chciałaby pójść na jego koncert? W skali od 0 do 10? I wiecie co, Karolinka? No po prostu pięknie nam zaśpiewała. Zaśpiewała tak jak umie, najlepiej. Od 0 do 10. Mniej niż 0. I to jest taka... I to jest klasa. To jest klasa, to jest rozpromieniona Karolinka, szczęśliwa. Ona wie jak ona umie, ona chce i ona potrafi. I dajcie jej spokój, dajcie jej żyć. Ona po prostu... tak. Tak. W pełni zgadzam. Po prostu tak, no. A ten niemiły jest po prostu koleś. No to jest dla mnie przesada. I niech on po prostu przemyśli swoje zachowanie. Leave Karolinka alone. Bo on ma dwie twarze. Dwie twarze. Niemiłe to jest. Mi przykro. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wstrząsający odcineczek. Udało nam się dotrzeć do końca, nie wiem jak wam. Dajcie znać, czy cały czas żyjecie. Jeśli żyjecie, to możecie napisać w komciu, co mogą napisać. Team nietoperze. Okej. Okay. A jak nie są team nietoperze? No to muszą napisać jaki team są. Albo nie team nietoperze, jeśli nie mają pomysłu. Ale co, że nietoperze są lepsze od słówek? No nie, no ale... Jeśli... Nie mów tak. Nie wolno. Nie mów tak, bo nie się wolno. Rozstaniemy. Nie wolno. Dziękujemy. Do widzenia. Pa.